Hej, cześć. Z tej strony Ania Górnicka i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast. Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie. Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle. Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować. Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia na stronie patronite.pl przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Kuba Górnicki i Ania Górnicka, cześć. Witamy w kolejnym odcinku o Traders Podcast, a dzisiaj są z nami Monika Krause, cześć i Maciek Budzich. Cześć, good day. God, God and die. Okay. Teraz Cześć. pewnie jakiś tam procent naszych słuchaczek i słuchaczy już wie, o czym dziś będziemy rozmawiać. W sumie widzieli tytuł, więc już wszystko wiedzą, ale będę kontynuował, że niby nie wiecie, gdyż dzisiaj przeniesiemy się na Islandię ze sprawą e, naszych gości, którzy, jak to ładnie mówią, zawodowo zajmują się czymś innym, ale na kilka miesięcy w roku zamieniają się w islandzkich przewodników. przewodników podróżników. Tak, i to jest, to jest też dla nas taka ciekawostka siła marki jest pewna stała. Jest, która trwa jakieś 37 sekund, że obojętnie czy nasi mniej lub bardziej znajomi, nie mija 37 sekund, a zaczyna się temat e, o Islandii. Ale nie <grym> tylko e, o Islandii, ale też e, i, wytłumaczenie, dlaczego jeszcze nie pojechali, i kiedy pojadą, i przepraszają, że jeszcze nie teraz. Tak, no, i i nieprowokowany przez nas. E, Porze, jest... też chyba musimy, znaczy, ja nie przepraszam, ale nie pojechałam jeszcze. <grym no <grym no jeszcze nie byli. Ania, to nie Dokładnie. Patrzyłam już dzisiaj na, nasz, na waszej stronie. Widziałam, że są jeszcze wolne miejsca. Dobra, tak, dalej. ale czekajcie, hmm. powiedzmy, bo teraz żeby też ci którzy was nie znają też sobie wiedzieli faktycznie raz przez ileś miesięcy w roku prowadzicie grupy po Islandii do tego dojdziemy bo to wszystko zaczęło się tak naprawdę od takich zwykłych wojarzy Fajnie zacząłeś, bo y, prawda jest taka, i to, co też nas łączy, chociaż zaczęliśmy różnie i osobno, to y, miłość do wędrówki jako takiej: do tego, że można się przemieszczać jednak pieszo i że odkrywać, i tak naprawdę siłą własnych mięśni można się gdzieś dostać, odkrywać. I tak naprawdę u maćka to się chyba właściwie zaczęło od Islandii, a u mnie sama miłość do wędrówki, zawędrowałam w końcu na Islandię, i ta Islandia jest jakby takim trochę pretekstem, bo chodzi głównie o tą wędrówkę, o tą przygodę, o to odkrywanie siebie i świata i innych, i tak dalej. My na tą Islandię ciągle wracamy. Islandia jest takim krajem, do którego bardzo przyjemnie i fajnie się wraca po różne rzeczy. Ale tą inspiracją do wracania to była jedna z prezentacji na wachlarzu. Nie wiem, to powiedzieć. Mhm. O, o wracaniu Tomka Michniewicza. Mich, Michniewicza. Do tej pory znaleźli, do znalezienia, na, na tak jak wygooglacie wachlarz Tomek Michniewicz. To on właśnie tam bardzo fajne rzeczy mówił o tym, dlaczego warto wracać w te same miejsca. I my niby wracamy w te same miejsca, ale za każdym razem. I to mówię szczerze, za każdym razem, nawet ci ludzie, którzy, nie wiem, robiliśmy ten szlak ze 30 razy, ten, ten akurat konkretny, który mamy na, na myśli, i za każdym razem odkrywamy coś nowego, albo za każdym razem przed ludźmi możemy powiedzieć, wow, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, albo historie, które poznajemy, dopiero można, można poznać, poznając tamtych ludzi, poznając właśnie tamte miejsce, czy skupiając się na, na, na czymś innym. Więc wracanie w te same miejsca, a nie zaliczanie ich na ilość, no to jest. Duży tak, tutaj taki ogóle, nasz przywilej, tak. To, który i to udało też łączy bardzo zrobić. wielu podróżników, bo na to powołuje się też Kamila Kielar bardzo często, Magdajączyk, która ostatnio była waszą gościnią. i to jest jednak ta możliwość poznania tego miejsca, nie tylko odhaczenia go. Chociaż wiadomo, że Islandia jest na liście marzeń bardzo wielu, i trochę, trochę jest na zasadzie odhaczenia, ale to, co nas jednak tutaj e, przyciąga do Islandii, to właśnie też zmienność, wbrew pozorom, właśnie ta ta dzicz, ta natura, która się cały czas przeobraża, no to jest niezwykłe oglądać to. I to takie islandzkie doświadczenie, bo y, mieliśmy taką, y, takie przemyślenia, y, gdzie byliśmy, zmienię teraz kontynent, y, na chwilę byliśmy w Maroko, gdzie wchodziliśmy tam, na, 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 na tam szczyt Tubkal, y, najwyższy sz, szczyt y, Afryki. Tak, to jest. Tak, tak okay. w jakiejś tam części chyba Afryki. W, w każdym razie byliśmy tam 4 męczy. czy 5 dni. Więc i, I to nie jest długo, ale mogliśmy mm -hmm. sobie doświadczyć tamtego miejsca z przewodnikiem. Tak, to o... też mogliśmy zobaczyć, jak w różny sposób można podróżować. Pewnie później jeszcze o tym powiemy, bo mijaliśmy wycieczki, które dosłownie zaliczały ten tupkal i tego przewodnika nawet nie poznawały, który gdzieś biegł, bo tam jest oczywiście obowiązek posiadania przewodnika. A my naszego cudownego przewodnika traktowaliśmy jako część wycieczki, wszystkie zdjęcia. On próbował się odsuwać, a my właśnie nie. Chodzi do nas, my chcemy z Tobą, bo on był naszą jedną wielką przygodą w tym wszystkim. Tak, i to jest fajne, że on tak naprawdę pokazał nam góry Atlas. On nam pokazał wędrówki tam. Tak. No, my tam mieliśmy wycieczki, które, które miały dwa dni, żeby do, 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 I ludzie tam byli wykończeni. Do, robili niby to samo, co my, dochodzili na szczyt i tak dalej. Jakim czasie mieliście 4, czy 4-5 I W zasadzie nie. niewiele właśnie wypadło. A fajnie zwróciłaś uwagę, że niewiele więcej od takiego zaliczenia Tupkala, a jednak po pierwsze aklimatyzacja. Mm -hmm, inna, ale też to, że mogliśmy właśnie poznać ten, ten teren. Nie? Ten tak i się bardziej wczuć, poznać tam, no, zobaczyć, jak funkcjonuje pogoda, mimo że to jest niewiele. I stąd też taki ten pomysł, że te nasze islandzkie wyprawy, one trwają 9 dni, z czego właściwie 8 dni jesteśmy na szlaku. I mimo co jest też dla mnie ciekawe, ludzie mówią, a nie można krócej, a tego tu nie mam nie mogę i tak, tak dalej. Tak. I można, są, są jakieś tam firmy, które robią jakby podobny program w trzy dni, ale to jest właśnie takie zaliczenie i przebiegnięcie. A my... No i też brak komfortu pod kątem islandzkiej pogody i tak dalej. Tak, no właśnie, są... jeszcze przewidywalność i nieprzewidywalność, hmm, hmm, jakby tak. filozofia, o której mówicie samo podejście tego, żeby na spokojnie planować, ale dać sobie czas i wracać tak. do tych samych miejsc, mnie również jest... Bardzo bliska. Ale powiedzcie, czemu Islandia właściwie? No bo jest wiele krajów, do których można wracać, wiele regionów, wiele miejsc. Ale, Ale coś też tak jak... powiedzieć, że jest wiele ładniejszych? <laughs> tego nie, nie, wiem. Ja tego jest nie to wiem. jest trochę tak jak, że po, po prostu na przykład, czy to była taka pierwsza miłość, jedyna, licealna, że byliście tylko na Islandii. <laughs> I nie już ja z, nie znamy świata To jest <laughs> dziwne porównanie. Tak ja mówię, gwiazdki, tylko są. <laughs> Wiecie co, na Maciej zaraz pewnie powie o Biwionie, o filmach, bo ja nie będę Maciewi zabierać tej przyjemności. Natomiast ja wbrew pozorom, jeżeli o mnie chodzi, no bo Maciek faktycznie woli chłód od ciepełka, okay. więc Islandia jest idealna. Okay. Zawsze tak było. Ja z kolei wolę ciepełko. No I ja za każdym razem się zastanawiam, co ja wyrabiam na tej Islandii, co nie zmienia faktu, że Islandia, y, chociaż byłam w różnych górach, na różnych szlakach, ta, ta zmienność tego szlaku i to, że tam nie ma momentu. Znaczy wiadomo, że jestem zakochana, więc trochę z tego punktu widzenia o tym mówię, ale tam nie ma momentu na szlaku, który jest taki dobra, przemęczmy się, bo jutro będzie ładnie albo za chwilę będzie ładnie. Ten, ten, to, każde etapy mają coś w sobie też różnego. Ta Islandia się nie nudzi i to, że my wracamy na ten szlak tyle razy, to, że ta pogoda się zmienia i te góry m, islandzkie, te szlaki islandzkie, te tereny islandzkie potrafią wyglądać zupełnie inaczej, jest niesamowite. A ile to już lat? Jak długo wracacie? Oj, 30, a ja tak, to jest chyba piąty czy szósty a, rok? piąty chyba, a Maciek okay. ty od, ja chyba, chyba 20 pierwsza wyprawa ich hashtag wtedy się pojawił chyba 2013 okay. można sprawdzić kiedy miał premierę film Oblivion, bo to... <śmiech> mówiłam <śmiech> wam, kuba, tutaj element to. filmowy jest bardzo ważny przemacik, <laughs> ale, ale, przy ale wiecie nie chcę wam wyliczać jakby czasu i lat, ale chodzi o 2013, o 2013. 2020, okay. idealnie, no, no, okay, 11 ale, laty... ale chodzi o perspektywę, bo 11 lat to jest bardzo dużo i dla środowiska i dla danego kraju a. i dla rozwoju turystyki no, i wielości, Tak, absolutnie. Tak, tak. Dobra, Tomatku, o, Uporządkujmy sobie tak, trochę tak, <laughs> może właśnie. Wyobraźmy sobie, że no, słuchają tego osoby, które nie byłyby na Islandii, e, jakbyśmy jedźcie sobie jedźcie. mogli tu uporządkować. O, dobra, kojarzą jakieś kadry, wiedzą, że są wulkany, że jest e, zimno, lodowce. E, dziko, lodowce i tak dalej, ale lądujemy w Reykjaviku e, i co? E, zazwyczaj jest. E... Jest to, Islandia jest dosyć prostym krajem, jest niewielkim krajem. Ląduje się w Reykjaviku, a właściwie w Keflaviku, w takiej dawnej bazie amerykańskiej. I zazwyczaj większość osób ma parcie, żeby objechać Islandię dookoła. Bo jest, jest to dosyć turystyczny kraj. E, stety i, i, i niestety. Na 360 tysięcy chyba mieszkańców, czy nie niecałe 400 tysięcy, Islandia odwiedza chyba 2,5 miliona. I to jest wszystko przez jedno lotnisko, przez tam jeden, jeden port, e, jedna główna droga na około wyspy. Więc Islandia ma też taki problem e, overturizmu, e, in, in, Instagram turizmu. E, I nawet większość ludzi bardzo chce objechać Islandię, bo to jest też najpopularniejsza jedyna droga, która się nazywa po prostu jedynką. E, i widzicie, na około więc wybór czasami jest taki, czy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy, czy odwrotnie, jak, jak, jak objechać i czy da się w 7 dni, czy nie. I to jest też często, często takim błędem, że ktoś koniecznie chce objechać tam Islandię całą do, dookoła. I wiecie, na kolejnych przystankach widzi się tych samych ludzi, z którymi się podróżuje, bo wszyscy jadą, jadą w, tym, w tym kółeczku. Więc czasami wyrwanie się z tego, z tego schematu jest, jest podstawą. A inna sprawa, że ta sama objazdówka tej Islandii też do, dostarcza mnóstwo atrakcji. Islandia, nie wiem ile jest podobnych krajów, pewnie kilka by się znalazło, ale że na tak niewielkim terenie jest taka koncentracja atrakcji, że w ciągu jednego dnia czy dwóch trzech dni można doświadczyć e, wulkanu, lodowca, jakiejś lodowej laguny, wodospadów, natury, e, pola lawowego, e, Muchu. E, tak, dziwnej pustyni księżycowej, bardziej e, martwej, może złapać nas zamieść śnieżna, um, e, lawę obrośniętą e, Tak, albo, albo burza A. pyłowa, e, deszcz, który pada poziomo. Więc jakby ta kumulacja tych, e, tych rzeczy jest, ta, jest taka duża, więc więc często każdy Wiele osób ma niedosyt, obojętnie czy był 3 dni, czy był 5 dni, czy był cały miesiąc. nie? Zawsze jest coś do, do, do odkrycia. Tak, ale też można no, z drugiej strony nie wypożyczyć samochodu i właśnie spakować się jeszcze w Polsce i wyruszyć w nieznane, czyli zobaczyć, jak Islandia wygląda w interiorze, albo właśnie wziąć samochód 4x4 i porządnie przejechać Islandię środkiem. Tak, bo jak się spojrzy na mapę Islandii, to y, miasteczka, y, bo tam. Właściwie tak można powiedzieć miasteczka jest jedno tylko jedno duże miasto i reszta to jest miasteczek mhm. jest tylko na brzegu a interior jest dziki tam nie ma żadnych miast w środku co oznacza że warun jest tam trudny i na Islandii są takie znaki zakaz wjazdu jeśli nie masz samochodu 4 na 4 i on faktycznie jest przestrzegany Super. i po prostu. Tak, i ta turystyczność tej, tej jedynki objazdówki o której Maciek powiedział ma nijak się do tego interioru byliśmy w sierpniu czyli w zasadzie środek peak sezonu w interiorze i były dni. Kiedy nie mieliśmy praktycznie, no nie, no były dni, kiedy nie mieliśmy absolutnie nikogo, więc no, tak. zależy, jak, jak chce się zobaczyć Islandię, jakiej jej tak. istnę, jak A je, się jeżdżąc się samochodem terenowym, przez 8 godzin pokonywali, pokonywaliśmy 70 km. Na przykład były to takie wyboje i takie kamulce, no. no właśnie, zaczęliście dobry temat, już wiemy, jak nie podróżować, albo jak nie, wy nie chcecie podróżować. Zatem jak podróżujecie? Lądujecie w tym Reykjaviku i, i co się dzieje? Jak wyglądają wasze podróże po Islandii? Jeśli robimy to z grupami, przemieszczamy się do naszego punktu startu, który zaczyna się na, na, na południu Islandii. Przy takim też filmowym Wodospadzie, który, na, który nazywa się Skogafoss i to jest też ciekawe, bo to jest też Wodospad, który odwiedza mnóstwo ludzi. Jak dojeżdżamy, to jest tak Disney jak Disneylandowo wycieczkowo ale wchodzimy na takie schody, wgłębiamy się w teren. Już po godzinie, półtorej, jesteśmy coraz bardziej sami na szlaku. Tak, bo ludzie wchodzą bo... na początek szlaku, sobie zobaczyć, jak on wygląda, po czym, bo też można, po czym sobie zawracam, bo to nie był ich plan, a to jest fajne właśnie zauważyć instagramowość tego Wodospadu, tłoczność tego początku, Szlaku, a potem już absolutnie nikogo, i też wodospady, które mijamy, bo akurat ten dzień jest pełen wodospadów. To, na, to ten Skogafos, pod który wszyscy tak podjeżdżają, robią zdjęcia. Ja nie mówię, że jest brzydki, ale te wodospady, które mijamy po drodze, które czasami są poukrywane, trzeba się odwrócić, zobaczyć. I we własnej wolności je odkryć, no to jest dopiero piękność. Tak zamiast. i to jest też szybko efekt, że tam po dwudziestym <grym> wodospadzie. Dobra, idziemy dalej. Nie? <grym> tak, już nie robię zdjęcia, już <grym> tak. bezprzeska. Tak, natomiast, natomiast robią wrażenie, i te takie moje ulubione wodospady są gdzieś tam tak, ukryte i my się staramy za każdym razem je policzyć, ale ich się trochę nie da, bo nie wiadomo, <grym> czy tam dwu taki poziomowy wodospad to jest jeden, czy dwa. Niektóre mają nazwy, niektóre nie. Niektó niektóre się pojawiają, niektóre znikają, zależy, jak tam z lodowca się rozpuszcza, czy lodowiec topnie, czy napada trochę deszczu to raz jest lodowiec włączony, raz nie. Czasami się śmiejemy, że nasz kolega Roman, którego pozdrawiamy, jeśli to super włącza wodospad. Ale nie, ja dzisiaj Roman wyłączył wodospad. Tak. tak, no bo rozmawialiśmy o tym waszym kierunku. Kiedy wy czujecie się najbardziej komfortowo na Islandii? Jakie są te wasze podróże? Jak wymyślicie w ogóle o tym, jeżeli już kolejny raz mam Maciek przez 11 lat jedziecie tam? Czy macie jakieś nie wiem nowe oczekiwania, jakieś nowe trasy? Jak do tego podchodzicie? Powiem ci Aniu, że przede wszystkim mamy w ogóle, i to jest chyba dla mnie największy wyróżnik, mamy tam mnóstwo przyjaciół, mm -hmm. którzy w zasadzie są już trochę naszą rodziną i my trochę do nich też wracamy. Mm -hmm. I też to jest fajne, że my nie zaliczamy też tych miejsc, tych obozowisk po drodze, jako na zasadzie, dobra, wyspaliśmy się, idziemy dalej, tylko to są naprawdę, zwłaszcza miejsca końcowe naszego szlaku, no to tam jest już dwójka naszych przyjaciół, którzy już raczej do, do, do końca świata jeden dzień dłużej będą z nami. I to jest fajne, że te miejsca są trochę, jakbyśmy wracali do domu. Mm. Natomiast, no fajnie my tak z Maćkiem sobie zawsze żartujemy, że fajnie jakbyśmy w końcu nie mieli ludzi, czas i zobaczylibyśmy ile my byśmy faktycznie szli ten szlak, ile on by tak naprawdę nam zajął, bo też wiadomo, mamy już trochę wprawy wchodzenia, ale też w plecaku i we wszystkim, w obozowiskach, co nie zmienia faktu, że dla mnie te powroty na Islandię poza tą przyrodą, która, która się zmienia, ja mam okazję tego doświadczać, nawet na przeciągu miesiąca, tydzień mm -hmm. po tygodniu, widzieć jak te miejsca wyglądały jeszcze e, tydzień temu, bo na przykład śnieg stopniał, bo na przykład e, e, woda Tędy płynęła, jest wyrodowana droga. Natomiast jednak ci ludzie, którzy z nami jeżdżą i obserwowanie ich przygody, obserwowanie ich odkrywania. Czasami jak naprawdę siły trochę nam gdzieś tam już okej, okay, kolejny raz, to jednak ta podjarka w oczach tych ludzi, którzy z nami odkrywają tą istandię, bo ta istandę też jest wdzięczna, bo naprawdę macie wrażenie, że ją odkrywacie, że nikt tutaj przed wami nie był, że macie takie o kurcze, jeszcze to, jeszcze to, tak, zwłaszcza ta my nie, pierwsza wędrówka. My nie, nie chcemy robić takiej wycieczki, że idziemy tam w szeregu i tam i, i, i ta wycieczka za rączki i trzymać się, chociaż czasami wprowadzamy taki reżim wojskowy, kiedy, tak, kiedy idzie mgła albo kiedy pogoda się pogarsza. Wtedy jakby musimy się pilnować, bo zgubienie się w mgle, jakby niewiele trzeba, żeby stracić orientację. Ja często się też łapię, że Ej, znam ten teren dokładnie, ale wychodzi mgła. I zaraz tu wiem, że powinna być góra, ale nie widzę. Tam po prawej stronie też powinno inaczej wyglądać. Tak, tak, tak. Że gęsta. w innej sytuacji e, był, byłoby ciężko. Zwłaszcza, że teraz jak nagrywamy ten podcast, no to e, w świętach ktoś się wybrał na, na, na ten szlak. Co prawda jeszcze zimową porą i, i zginął. Jakby, te, jakby śmierci na Islandii dużo się nie zdarza. Natomiast y, ktoś, kto szedł na ten szlak zimą, na pewno go dobrze znał. To nie jest tak, że szedł tam szlak i, i, i nie znam tak, jeszcze to, przyczyn, czy, czy, czy jest... zgubił drogę i tak Omnilce. dalej. Nie przeszedł pierwszego naszego etapu, mm. nie doszedł do połowy mm -hmm. naszego pierwszego etapu. Też trzeba przyznać, że to jest taki. Trudny etap, idzie się między dwoma lodowcami. Tam faktycznie jak mgła najdzie, to nie widać absolutnie nic. Trzeba dobrze znać trasę. Bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle, w ogóle robią lojga no to właśnie robią lojga czy czyli szlak, pomijając ten etap, bo ten etap się nazywa Fimfur Duhals. Oni go pomijają właśnie przez trudność tego etapu. Przez to, że tak wypada między dwoma notowcami, co dla nas jest w ogóle najwspanialniejsze, ale tak, ale odbywa wymagające. Gdzieś tam na tym szlaku są trzy albo cztery, właściwie cztery jakieś takie tablice albo symboliczne nagrobki. I teraz w tych czasach śmierci się tam nie zdarzają, ale dlatego, że na tym szlaku jest łączność komórkowa i tak dalej, więc w razie czego wzywa się. Wzywa się po prostu ratowników i to też nie jest taki szlak, że to nie jest pionowa ściana, z której się odpada. Natomiast no, ten, ta informacja sprzed, sprzed paru dni, że ktoś tam zginął na tym szlaku, który my wędrujemy i czujemy się tam jak w domu. No zresztą, że to był ta osoba, która raczej wiedziała, że ogarnie, że sobie tak, poradzi, prawda? Tak, bo nie tak. wyruszałaby jednak w kwietniu na tak trudny teren. Tak, tak. A z drugiej strony, i przechodząc do ładniejszego tematu, w sensie to jest, to jest ciekawe, bo to co Monika wcześniej po, powiedziała, że... Idą z nami osoby, które często pierwszy raz śpią pod namiotem. Mhm. Pierwszy raz idą na taką wyprawę i my przy przygotowaniach i tak dalej prowadzimy właściwie od, od zakończenia jednego sezonu przed, między kolejnym prowadzimy cały czas dyskusję z uczestnikami, jaki plecak wybrać, jakie buty, jaki namiot, jak trenować i tak dalej. I to jest super, bo mimo że odpowiadamy często na te same pytania po raz któryś, to jak Ale nie ma pytań, to ja się denerwuję. I też nie, to ma, to... Jest ważne. I <laughs> też nie ma głupich pytań, prawda? Tak, Dokładnie, jeżeli tak. ktoś potrzebuje zadać, to niech zada, później jesteśmy, może być jesteśmy. Tak, Ale tak. potem też ci ludzie, którzy pierwszy raz idą na taki szlak, albo pierwszy mm -hmm. raz mają pod namiotem, potem sami potem śledzimy ich media społecznościowe, sami się odpalają i sami mają odwagę sobie wędrować tak. na dalsze szlaki w górach. W bo sklecach. się okazuje, no, bo... że byli w stanie, nie? Tak. Że ogarnęli. No, to jest też kwestia, wiecie, taka wydaje mi się. Ten pierwszy raz nawet, jak ktoś tego nie zrobił powiedzmy z rodzicami, albo nie został wysłany na obóz, no to potem zaczyna trochę być zmitelegizowane, tak. plus nie każdemu kojarzy z jakimś komfortem. Nie? No prawda. Tutaj, no to nie tak. Trzeba to zrobić tak, i stwierdzić, tak, tak. czy ktoś lubi po prostu się obudzić rano, że tam jest trochę gorąco, jakby ktoś śpi w Polsce, spocony, inna, inna forma higieny. W sensie niektórzy na przykład lubią się mniej myć i dla nich to może być korzystne. <śmiech> <śmiech> Dzień, <zgodnie>. Dzień <laughs> w sensie Dziecka. Zbrzucie... Majty <laughs> raz na trzy dni. Ale są tacy, którzy na przykład bardzo tego nie lubią. Tak, ale to by słusznie, Kuba, zwrócić uwagę na ten komfort, bo to o co my dbamy, no to wiadomo też no bezpieczeństwo, bo ten szlak faktycznie pod kątem pogodowym potrafi być różny i wymagający, ale też o to, żeby właśnie nie był, żeby ten szlak nie był zmorą, tylko jednak przyjemnością, mm -hmm. a to naprawdę czasami się rozchodzi niekoniecznie o drogi, ale jednak o jakieś takie rzeczy must have, które jednak przemyślane i my mamy tutaj dużo doświadczenia, możemy fajnie doradzić, natomiast ten komfort jest bardzo ważny, bo pamiętajcie, że te nasze szlaki, no to tutaj nie ma nie wiem, tragarza, który nam nosi plecaki, wszystko razem, wszystko na tydzień. Ponad tydzień wędrówki mamy ze sobą, łącznie z jedzeniem z paniem, więc te plecaki trochę ważą. E, no i te, wy, te szlaki bywają wymagające pod, też pod tym kątem te dni, więc ta wy, ten wypoczynek w namiocie to jest rzecz, rzecz kluczowa. Nie? I też to, co ty powiedziałeś, że czasami się budzisz, jest gorąco, no to tam właśnie raczej na masz e, doświadczenie typu, rozkładasz namiot w wichurze i na przykład zaczyna padać deszcz. I to taki deszcz, nie deszczyk, tylko deszcz padający od dołu. I jak już naprawdę rozłożyłeś sobie namiot w takich warunkach między w ogóle lodowcami, ja śledzie, od namiotu musiałeś wbijać kamieniem, nawet jeżeli my ci pomogliśmy, no to potem masz takie serio, ja sobie nie poradzę w Polsce, gdzieś w lasku nie rozłożę namiotu. Tak, tak, tak. I ci potem ludzie może... są takie ta okay. ośmieleni i to jest bardzo fajne, że okazuje się, że serio można. Nie? I to, że nosimy cały dobytek na plecach, to też daje nam taką wolność, że co prawda mamy mamy, My rozplanowany ten szlak, jak sobie wędrujemy z ludźmi, ale też możemy improwizować i jak, jeżeli pogoda nas do, do tego zmusi, albo zmienimy plan, no to dobra, to zostajemy Jest tutaj nie. na dzień, albo trochę zmieniamy i nagle ma, mamy, ma, m, e, mamy wszystko w plecaku i mo, możemy się gdzieś zabunkrować tak to i na przykład przeczekać jeden dzień dzień pogody i to, te, i to też jakby ludzie się tego, tego uczą i my po tych iluś razach właściwie skupiamy się trochę na tym że obserwujemy jak ludzie sobie raz, radzą albo staramy się jakby się ten komfort bo opowieści są ale to opowieści jest, mamy a, tak ale to, jest, to, jest, to wszystko z serdeczności i z tak, tak, no, tak, natomiast to, to, jest to, co to co Maciek powiedział świetnie mi obrazuje bardzo fajny uczestnik zeszłorocznej wyprawy jednej z zeszłorocznych wypraw imię z blisków, <laughs> który, który autentycznie raz Rozbijał namiot, a akurat tak niefortunnie się zdarza. czy fortunnie na Islandii, że na naszym szlaku, w zasadzie pierwszy obóz na szlaku, to jest właśnie ten najbardziej surowy między lodowcami. Tam, gdzie się wbija szpilki kamieniami, kto był, to wie, pozdrawiamy Białą Chatkę. Natomiast Fajnie było obserwować tą osobę, która autentycznie nigdy nie nosiła plecaka, tak ciężkiego, tak dużego, nigdy nie używała kijków trekkingowych, nigdy nie rozbija namiotu. I autentycznie pierwszego dnia ja tam pokazałam tej osobie, słuchajcie, ten ten, słuchaj, ten kiki, to tak, żeby ci było wygodnie, żeby ci nie przekazało. A w plecak I autentycznie widziałam etap, w którym ta osoba schowała kijki, bo powiedziała nie, za dużo naraz. Ja najpierw muszę plecak wyregulować okay. i z dnia na dzień, do tego stopnia, że na koniec wyprawy to już był w ogóle wszystko wiedział i bez problemu. Okay. Nie do końca polubił co prawda spanie w namiocie, no ale przeżył, słuchajcie, przetrwał i ma fajne wspomnienia, więc można. Słuchajcie, ale wy nigdy nie wiecie, kto tak naprawdę pojedzie, tak na 100%, prawda? No bo jakby edukujecie, informujecie, ludzie zadają pytania, wy odpowiadacie, ale tak naprawdę, poza tym też czasami dana osoba nie wie po prostu, co się zaskoczy, albo okaże się, że jej organizm nie jest na tyle silny, albo ten plecak jest tak. jednak za ciężki, albo tak. inne kwestie i jakby... Chociaż Aniu, wiesz co, wy, no. to, że my nosimy, nie, macie, to, że my nosimy jednak dobytek ze sobą, jakby bardzo często to, że nie, noż, nie wożą za nami bagaży, jest bardzo często takim wyznacznikiem kto z nami pojedzie, to nie. Jakby tak, się to, jest, to jest dobre sito, nie? Tak. Że okay. my nie robimy takiej wycieczki, że, że odbieramy z lotniska, nami. wsiadamy tak. do autobusu i wszystko, wszystko za ciebie robimy. Więc to jest my my to nazywamy, że to jest wyprawa i jesteśmy hmm, uczestnikami wy, wy, wyprawy i musimy dbać o siebie i siebie nawzajem pilnować I, i wtedy jest zupełnie inny vibe i nawet jak sobie gadamy z ludźmi bez żadnej tam urazy, ale często jest z tymi samymi ludźmi, nie wiem czy byśmy spędzili fajny czas będąc w hotelu w dobrych warunkach, natomiast tam na, 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 na tej wyprawie to to jest tak, ja nie, ja nie pamiętam jakiś tam spin, kłótni, czy taki bo nie ma miejsca, tak, przestrzeni na nie, ma czas. nie ma miejsca, nie ma przestrzeni, do nie mówisz, nie ma czasu, bo po prostu czasami jesteśmy tak zmęczeni, tak skupieni na tym, żeby właśnie sobie pomagać nawzajem, bo mm -hmm. ktoś tu, bo serio, jesteśmy turbo ekipą i to jest, w zasadzie często nie musimy o tym mówić, co jest fajne, ale, bo to się czuje, że po prostu w obliczu tej natury, zresztą jest bardzo piękne islandzkie powiedzenie, tetaretast, czyli trzymajmy się razem wbrew okolicznym, przeszkodom natury, wbrew tej dziwniej, mm. Pogodzie. Ja <laughs> Tutaj... Nie <ja> powtórz <laughs> Tetaretas. Nieważne co będzie się nieważne, działo razem, jeżeli, nie, nieważne co będzie się działo, jeżeli będziemy razem, to damy radę. Tak, to jest I niesamowite jest to, piękne. że to się unosi naprawdę. A ale ty się spowiedź. zmieniłeś napis na nie nie poznaje. Ale też, bo, bo ty Guzik mówiłaś, że jakby trochę, trochę, kreśli nam się jakby to była taka trudna wyprawa i tak dalej. Ale, ale trzymamy się też razem, bo, bo jest pięknie. My, my tam się, ja to nazywam napawamy. To jest, jest dużo miejsc, żeby, że sobie tam siadamy i się napawamy bo po prostu. Mamy sobie miejscówki, gdzie, 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 gdzie ten właśnie vibe jest, jest, jest właśnie taki. Albo specjalnie robimy dłużej, albo zostajemy w... w w kilku miejscach na dzień, na dwa. Po to, żeby doświadczyć innej pogody, zachodu słońca, wschodu słońca, żeby przejść się, przespacerować gdzieś tam, gdzieś tam odkryć in, in, jakiś inne rzeczy. Zobaczyć, tak, żeby zobaczyć ukryty, ale też to, że właśnie ten szlak się tak zmienia i on jest naprawdę zmienny, bo raz jest zielony, hobbit, on jest, raz, jest teren księżycowy i to, co powiedziałam Wam na początku, że one są różne te etapy, ale żaden nie jest brzydki. Może oczywiście kwestia preferencji, że ktoś woli bardziej, nie wiem, zielono, mniej sucho, ale jakby fajnie jest to, że y, każdy etap ma coś w sobie i to, co na Pawanie, to jest naprawdę... Ciężko przebić naprawdę... potem. Ja, to prawda. Po, po Islandii, Jesteśmy gdzieś, niesprawiedliwi Gdzieś potem, gdzieś potem jedziemy i naprawdę tak to wygląda. Ja pamiętam po Islandii gdzieś, to się wszystko go, na Islandii. gdzieś tam pojechałem do Kirgistanu. No to, i tak to, to Kirgistan taki majestatyczny, super, tego, ale no nie. No nie. Tak samo jest... byliśmy w Szkocji, no to tak samo mieliśmy takie no ślicznie, ale ale. Islandia. Z, zawsze jest to ten Islandia. porównanie do, do, do Islandii. Tak. No, to Ale to jest... podświadomie. człowiek zawsze będzie poród, bo tak. Jak już widział coś, co dla niego no jest. jest wow. miłość się tam pojawia, to jest tak, mniej logiki, tak. nie. jest w sensie... tak właśnie niefajne jest to, niefajne, że my porównujemy, nie? Bo te miejsca oczywiście odkrywajmy, jakby to jest super, że możemy i, i, i sprawdzajmy, co nam pasuje. Natomiast no, ta Islandia też pojechaliśmy, pamiętam sobie, w interior, właśnie ten słynny interior, gdzie jechaliśmy bardzo powoli, czasami przejeżdżaliśmy przez rzeki. I byliśmy tam y, y, ponad tydzień chyba I ja tak pamiętam, że miałam takie, kurcze, no pięknie tu, ale w zasadzie wszystko mamy na tym krótkim szlaku, krótkim w zasadzie wo, w odniesieniu do całej Islandii. I miałam takie poczucie, że fajnie, bo jesteśmy w stanie faktycznie pokazać ludziom, jak wygląda Islandia, nawet mm -hmm. jeżeli taka w pikułce, nie, bo tam są i gorące tereny geotermalne i jest właśnie teren księżycowy i są lodowce i są wodospady. I ale wracając do twojego pytania, <laughs> które dodałaś Wiem, ja. 20, Wiem, ja. 20 wątków Wiem, ja. temu. No, to, no to, to jest ludzie często idą z czymś innym. Nie wiemy, nie wiemy kto, kto idzie, nie? Tak. I nie wiemy, z czym idzie, po tak. co. Czasami mają ludzie różne swoje w głowie, uporządkuję swoje życie, udowodnię sobie, tak. że tam jeszcze mogę, że coś tam, jakby ile się z historii. I one są ciekawe. Niektórzy zostawiają dla siebie, niektórzy, niektórzy się z, na, z nami tym dzielą, ale często jest tak, że dostają coś innego niż się spodziewali. E, i, I to też jest, e, też jest fajne. E, złapaliśmy się, bo też Obserwując i, i, i robiąc ileś razy ten, ten, ten szlak, skupiamy się na trochę innych rzeczach. I na przykład łapiemy się na tym, że czasami nie wiemy. E, czym dany uczestnik się zajmuje, jakby, jakby co robi za, za, zawodowo. Ale no to jest bo, super, bo, bo słuchajcie, bo się okazuje, że to jest zupełnie nieistotne, żeby poznać człowieka. Ja ostatecznie potem tworzymy grupę, że możemy zawsze na siebie liczyć, a ja mam takie właśnie to, co Maciek mówi: Ja wiem, co ty lubisz robić w wolnym czasie, bo o tym sobie porozmawialiśmy. Nie ja wiem, tak, jaka ja ty wiem, jest kim jesteś. Tak, tak. Tak. Jakie są twoje mocne strony? To też bardzo fajnie a co wychodzi. Zawodowo? Nawet nie wiem, I tak jest... I to jest super. O, bo się okazuje, że to i tak już trochę tak mm, filozofia buddyjska. Wchodzi, ale serio, to okazuje się, że nie to stanowi o człowieku mm. i w ogóle to jest. To możemy razem konie kraść, a ja nie wiem, czym ten człowiek się zajmuje zawodowo. Ja też zacząłem się łapać yy, na tym, że tak sobie myślę, no dobra, wędrujemy tam ileś tam tygodni, ileś miesięcy w roku, no to ja sobie wtedy nadrobię audiobooki, przesłucham podcasty i tak dalej, poznaję sobie jakby nowe rzeczy, bo już nie, nie lubię słuchać muzyki w czasie szlaku, wolę słuchać dźwięków przyrody i tak dalej, ale romęc któryś raz, to sobie tam eksperymentuję. I złapałem się na tym, że nowe rzeczy to mi nie wchodzą, to jakby nie współgra z, z tym doświadczeniem tej, tej, tej przyrody, więc zacząłem sobie eksperymentować raczej, żeby właśnie puszczać muzykę, którą już znam, i która, która koreluje z tym, co idę. Więc muzyka z filmu Oblivion pasuje, muzyka z wład Władcy Pierścieni idealnie pasuje, więc jak wchodzimy na przykład na jakieś takie pola, pagórki, które przypominają... To puszczasz sobie co, bitwę do Jest, jest, jest Rohanu <laughs> <Jest śmiech> Idealnie okay. pasuje. I wchodzi tam, i, i wiesz. I, i, więc zaczynam so sobie bawić, bawić w ten sposób, bo okazuje się, że właśnie audiobook czy podcast... To, to jest coś, co, 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 co rozprasza. Ja też, ja, i... bym, ja też bym, jeżeli może, mogę, oczywiście, to nie polecamy właśnie takiego. Oczywiście, niech każdy sobie podróżuje po co chce i dlaczego chce, ale takiego, o teraz będę w takim razie w czy to ja sobie posłucham tego drogie, i nie? tego. W sensie, jesteśmy tak przebodcowani na co dzień i to. Co Islandia? Pamiętam, gdzieś kiedyś usłyszałam, że chodząc, ta wędrówka dlatego jest taka fajna oczyszczająca dla organizmu, bo da, przekazujemy energię do Ziemi, en Ziemia oddaje nam energię i jakby poczekanie, doświadczenie samemu, co ta Islandia z tobą zrobi, jakby jaką energię tam dostaniesz, co tam poczujesz, jakby totalnie i no, odkrywanie się na, na tą przyrodę bo i na te doznania. Trochę zatracamy właśnie umiejętność nudzenia się tak. albo właśnie, że ciągle musimy czegoś, czegoś, czegoś nowego i zagłuszamy ciszę i, mhm. i, i tak dalej. I niepotrzebnie. To tak, I i... właśnie pod tym kątem jest świetnym, I, świetną lekcją. Tak. Gdybyśmy te, robili te wyprawy trzydniowe, to myślę, żeby to nie, 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 nie zadziałałoby. Mhm. Nie? A tak te, te, te 8-9 dni to jest idealnie, a z drugiej strony też kombinowaliśmy, że jakbyśmy mieli przedłużyć tak o dzień albo dwa, to już mogłoby być kontuzje, mhm. albo bo już zazwyczaj tego ósmego, dziewiątego dnia ludzie są na tyle zmęczeni, że sobie odpoczywamy, moczymy sobie dupki w gorącym źródle, gadamy i tak Możemy dalej. Możemy się ponudzić też na istnieniu. I właśnie. taka perspektywa, mhm. że jakby miało być jeszcze jeden dzień albo dwa więcej, to już tak za dużo. chyba nie, za mhm. dużo. Ale no że to sprawdziliście i też wiecie, że, tak. że to jest taki limit optymalny, tak. optymalny mhm. właściwie długość. Super. Ja chciałam was jeszcze podpytać o to, jak się zmienia sama Islandia. Jak porównujecie, czy turystyka, nie chcę mówić, że masowa, ale trochę też masowa, Oj, masowa. <laughs> dokładnie wpłynęła na to, jak się zmieniła Islandia. Czy Islandia była na to gotowa? Znaczy na pewno to, co zwróciłaś uwagę, ta turystyka i to zadeptywanie Islandii jest ogromnym problemem i też nie ma się co oszukiwać, my jesteśmy też turystami, jakby chociaż mamy tam przyjaciół, właściwie już zaraz graniczącą z rodziną, no to jednak i jesteśmy tam bardzo często, to jednak nadal jest turystyka i nadal jest to zadeptywanie stąd, i staramy się to zrobić robić w bardzo zrównoważony sposób, ne, czyli wiadomość mieć ze sobą, jakby takie totalne podstawy, o których chyba nie musimy tutaj w tym podcaście opowiadać. Natomiast tak, i się bardzo zmienia, i trochę nie ma co chyba czynić jej zarzutów pod tym kątem. Mm. Bo, no bo to jest oczywiste nie w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie. Z drugiej że to strony widzę. sami lokalci też jakby ku temu protestują, jednak ten napływ turystów i to jest też tak, że. A po co zależy jacy turyści, i w jaki sposób, nie? Tak, tak, tak. No właśnie tacy backpackersi nie przywożą wiele kasy, jakby z punktu widzenia biznesowego lepszy jest turysta, który wykupi cały hotel, samochód, niesienie bagaży, objazdówkę, wyprawę na skuter, skuterem czy lot samolotem, więc to jest turysta, który zostawia dużo pieniędzy, no i niestety Islandia jakby cierpi z tego powodu i coraz więcej chce zabudowywać, robić parking, parkingów, nawet tam na tym szlaku, który my, my robimy, też jest... Spora pokusa. awantura, hmm. al albo robi się coraz więcej, bo chcą tam wybudować hotel, powiększyć parking. Lokalsi tam starają się to oprotestowywać, i udało się w tym roku przesunąć hmm. budowę jakiegoś tam parkingu. E, więc niestety staj staje się taka bardzo turystyczna, zwłaszcza że właśnie. Jest taka nieskomplikowana, ta, ta objazdówka naokoło Islandii daje się popalić i jest taka najpopularniejsza mini objazdówka Golden Circle. I sama Islandia, i to jest objazdówka, tak na jeden dzień, góra, góra dwa, zobaczyć najlepsze atrakcje. I to robią wszyscy, mam wrażenie, którzy chcą. I sama Islandia w kolejnych kampaniach, czy w kolejnych takich komunikatach, co robić na Islandii, stara się stworzyć Silver Circle, A żeby ludzi trochę przepchnąć na inne obszary, żeby, 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 trochę, trochę gdzieś, tam, gdzieś tam uciekli, więc no trochę szkoda I też, yy, i też to, że ceny w sezonie są jakieś takie absurdalne i coraz bardziej absurdalne. Właśnie, ceny powinny działać czasami odstraszająco, ale nie. Tak, na tak, wszystko tak, tak. Skandynawia w ogóle i. i, i Islandia od dawna ma taką politykę, że dla, dla lokasów te ceny są normalne, dla ludzi, którzy przyjeżdżają za granicę, to tam, czy Norwegia, czy Islandia, to za, zawsze były tak, takie, takie e, drogie kraje. To, na co ja zwróciłam uwagę, czyli to, że my też jesteśmy tymi turystami, hmm. to trochę zdajmy sobie, bo jakby my rozmawiamy o zjawisku, który my tworzymy. Jakby ludzie, którzy teraz będą się zastanawiać, pojechać na Islandię, albo którzy już byli, ale stoją przed dylematem, w jaki sposób, no to pewnie okej, okay, kalendarz, ile ja mam urlopu, zobaczyć jak najwięcej, samochód taki, i tu jest ta jedynka. A może faktycznie, może, znaczy wiadomo, że będąc na Islandii pierwszy raz, trochę trudno nie ulec tej pokusie zobaczenia tego, tych największych atrakcji turystycznych. Ale to, co wam powiedzieliśmy wcześniej, że my byliśmy z Maćkiem właśnie w piku sezonu w interiorze. Wiadomo, że trzeba, trzeba mieć inne umiejętności, inny samochód, ale tam nie spotkaliśmy absolutnie nikogo. Więc może za, należy sobie zadać pytanie, nie to, że teraz zachęcam jakoś bardzo do interioru, że tam ma się zrobić atrakcje turystyczne, ale może trzeba sobie samemu zadać pytanie. Pytanie, w jaki sposób ja chcę tworzyć tą turystykę? Bo tak naprawdę my ją tworzymy, nie? I to, że Islandia wychodzi nam naprzeciw, no to tro, trochę co ma robić? I te sprzeciwy też są, zdania są podzielone odnośnie tych parkingów, odnośnie tych hoteli, bo fajnie, kiedy parkingu nie ma jako takiego, no bo to nie zachęca ludzi do przyjazdu, ale z drugiej strony kierowcy islandcy, którzy no czasami naprawdę, wiesz, zwłaszcza jeżeli chodzi o autobusy, mają ogromne umiejętności przy, przy rzeki i, i wyboje, no i to zawsze że jest hmm. atrakcja i nagrywanie filmików, oprzyjał, oprzyjał. w ogóle. W to ludzie przerażeni, co tak. ten gość, bo są na środku rzeki czy tak. jeziora. No to z kolei tak, tacy spokojnie. kierowcy bardzo często chcą tych parkingów, więc trochę gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy my sami nie zapominali po co my podróżujemy i czy serio my chcemy znowu e, tworzyć ten, tą turystykę taką nieprzemyślaną i taką, żeby tylko zajrzeć tak do Instagrama. No to jest, tak. to jest chyba takie też takie. No, tak, no takie niestety złożyć. z drugiej strony jest też tak, że Islandia jest tak trudnym krajem. Do rozwoju jakichś innych sektorów mm -hmm. gospodarki, tak, bo to, czym mm -hmm. my się zachwycamy, no to wybitnie jak mówimy, nadaje się na turystykę, ale z drugiej strony jest cokolwiek ciężko rozwinąć zupełnie innego mm -hmm. tak naprawdę. Tak. Więc no, Tam trochę funkcjonuje rybołówstwo mm -hmm. i, i trochę jakiś tam przemysł związany z geotermią i huty aluminium też powstają. Niestety, bo tam jest tania energia, więc opłaca się Amerykanom na przykład budować huty aluminium. I trochę to tak nie. E, Dzika Islandia, a tu nagle bach, y, y, przemysłowy wielki jakiś taki moloch stoi, nie są tak, takie, nawet, takie właści trzy. Y, y, nawet właściciele terenu, w którym my kończymy y, nasz szlak, ci nasi właśnie przyjaciele, y, no to Alex Iris może posłuchają, <laughs> pozdrawiamy. No to w każdym razie, oni sami mówią, że. Y, m, takich backpackersów jak my jest dużo i jednych lubią drugich nie w sensie w tym sensie że jedni przychodzą kupują wychodzą no fajnie zostawiają pieniądze ale oni ich nie znają znaczy nie mają szans ich poznać a oni praktycznie siedzą tam cały czas cały sezon i wystarczy zagadać zapytać no, no my już wiemy tak bardzo dużo o nich. My tych i... takich właśnie takich lokalnych przewodników czy, czy tego. No właśnie powiedzcie trochę o samych Islandczykach też w sensie jak, jak ich odbieracie czy mają coś takiego tak, europeizacja pełna, czy jesteś takiego, co wam się rzuca w oczy? Ja czynili, kocham chyba? islandczyków, bo są... Maciek, e... nie słuchaj. <laughs> bo są, e, oni są szczerzy, oni nie ukrywają niczego. Pamiętam takie dwie sytuacje, już oddaję głos Maćkowi. E, pierwsza, kiedy chciałam się nauczyć islandzkiego i tam właśnie islandczyk starszy uczy mnie godendajen, godendajen, dzień dobry, że tak naprawdę nie mówi się, właśnie tam każda sylaba ma znaczenie, mm. więc ja się uczę godendajen, już myślę, że mam perfekto i przechodzi jego młodsza córka i ja mówię, no może się Kiedyś nauczę islandzkiego, chociaż trochę, a ta córka tak do mnie, aha, good luck, no powodzenia, jasne, jasne. No ale też jest taka, no i drugim, ja wiem, że to są pojedyncze historie, ale cudowna osobistość kata, która jest jedną z opiekunek miejsca, w którym właśnie zostajemy, czyli ta chatka między dwoma lodowcami, no to właśnie ona pamiętam kiedyś, była straszna pogoda. Ja do niej przyszłam po raz pierwszy z ekipą. I ona tak jasno, jasno, pomogę Wam, pomogę Wam. A mówię, oh, thank you, thank you, tetaretas. Bo usłyszałam to powiedzenie wcześniej. I ona, jak usłyszała, to tetaretas aut autentycznie przytuliła mnie do, do mm. siebie. W ogóle już taka byłam jej. Więc. Yy, yy, yy. No, ja jestem zakochana w Islandczykach. Takie. my też mamy trochę inną perspektywę, tak. bo jednak jesteśmy przyjezdnymi. Mm. Myślę, że Polacy, którzy tam pracują mm, tak. i tak dalej, mogą mieć trochę inne zdanie. Jest też taka ciekawa opinia, że im dalej o Reykjaviku, tym jest, tym Islandczycy są fajniejsi. Mm. Tak, tak, takie słyszałem opinie. I też niedawno gdzieś tam na jakiejś grupie polsko-islandzkiej padło jakieś takie pytanie, czy Islandczyk zaprosił was kiedyś do swojego domu? jak no, no, hmm. Ktoś tam życie prowokacyjnie I, i, to, i to było ciekawe, że oni są niby spokojni i tak dalej, ale żeby przebić pewną granicę, to czasami jest, yy, jest trudno. To zależy z, jakiego, z jakiej perspektywy, nie mówisz? Czy jesteś Polakiem, tak. który tam przyjechał do pracy, jest yy, tak, tak, imigracją? Tak. My czy... mamy zaproszenie od naszych. My mamy, o... <laughs> Właśnie, i to i, właściwie po drugim i, spotkaniu i na farmie. Więc, tak. więc ja też mm. z ciekawością słucham tych negatywnych yy, n, rzeczy. Nie? Islandczycy są też mocno jakby otwarci na, yy, na świat. To, że my tam próbujemy tego islandzkiego się tam uczyć, to, to, to nasza fanaberia, bo islandzki jest najmniej uważany za najmniej <laughs> potrzebny język świata. Nie dość, że trudny to najmniej. Bardzo mało osób posługuje się tak. tym językiem, a na Islandii jest zupełnie niepotrzebny, bo wszyscy mówią po angielsku. Ale jest więc, tak piękny. Więc, <laughs> więc, więc tak, ale z kolei, jak się, jak się zna już trochę islandzkiego, no to, no to jakby kolejne bariery pękają. właśnie jeśli język o... otwiera też serca, jeśli mieszkasz. Tak, oczywiście. Było widać też i za każdym razem, jak, jak wchodzisz i mówisz na nie hello, hello, to jest też zupełnie inna rozmowa. Tak, i, i bardzo dużo Islandczyków w ogóle szanuje to, że właśnie podtrzymujesz tą kulturę istancką, a nie że angielski, angielski, ale to jest totalnie zrozumiałe, jak dla mnie, i myślę, że byłaby to cechą każdego kraju, który tak, język tak. jest taki Sama Islandia też, też jest ciekawym krajem do obserwowania. Ona przechodziła dosyć szybko, duże, duże zmiany. Jeszcze tam 100 lat temu była biednym krajem, farmerskim, takim. Uzależniona od paliw kopalnych w ogóle. Tak, i, i takie biedne fa farmerskie. Wieśniacy to może złe słowo jakby brzmi bardzo źle, ale, ale, ale byli właśnie tak, tak, takimi ludźmi, którzy, którzy mieli swoje farmy i tam owieczki strzygli. Tak, więc dzisiejsza kraina mlekiem, miodem, płynąca geotermalne rejony i w ogóle energi zielona energia to jest tylko i wyłącznie efekt ich pracy, nie? Też no sobie no zapomnę, tak, ale chcę, chcę, chcę też powiedzieć to, że przez ich e, położenie takie dosyć strategiczne, bo przy tam zimnej wojnie jakby położenie miało, miało znaczenie. Wszystkie samoloty latające, większość samolotów latających do, do Stanów przelatuje nad Islandią, bo tam jest awaryjne lądowanie, gdyby, gdyby, gdyby coś się działo. E, I to, że dla Islandia była, była ważna i dla Amerykanów. E, e, I że Amerykanie tam wprowadzili dużo i technologii, e, i, i takiego dobrobytu. I że teraz turystyka, to nagle ta. Islandia mocno, mocno wystrzeliła do, do takiego e, bogatego kraju, więc różnie znosi te, 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 te przemiany. Chyba 2008 rok to, to, było, to był moment, kiedy Islandia zbankrutowała przez jakieś tam dziwne przekręty bankowe i, jako jedyna, i, i szybko wyszła z tego kryzys, kryzysu, bo postanowiła znacjonalizować wszystkie banki i, i, i jakieś tam dziwne operacje finansowe. Więc Islandia niedawno była krajem, który był bankrutem ewidentnie, który, 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 który miał takie, takie problemy finansowe. I trochę mam wrażenie, że nie wiem, czy się dużo nauczyli z tego. Bo, 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 bo teraz ten, ten, ten wzrastający właśnie ten turystyczny taki pęd, te, te ceny, to, że buduje się... Piękne, spokojne, ciche miasteczko nad, nad morzem, w Wik, które było naprawdę fajnym, sennym, przyjemnym miasteczkiem. I tam na, na zdjęciach często się też pojawia, ale to trzeba tak kadrować dobrze, trochę jak piramidy w Egipcie, żeby, żeby złapać klimat. Zmienia się w taki mini kurorcik, bo wszyscy tam budują hotele i wszyscy się nastawiają na, na, na turystów. Więc mam nadzieję, że Islandia nie zapłaci tej da, jakiej, jakiejś takiej, takiej ceny, ale, ale trochę idzie w taką, w taką przesadę. A to, że jeszcze wybuchają co roku tam wulkany, i które są takie turystyczne, Turystyczne wulkany, że można na nie przyjechać i je dotknąć właściwie bardzo blisko, powoduje jeszcze ten, ten taki wzrost takiego, takiego, takiego parcia, że przyjeżdżają turyści, którzy, którzy zostawiają pieniądze, więc trzeba im przygotować wszystko, infrastrukturę, pod to. Więc no, bywa różnie. Znaczy, zmienia się to raczej w tą stronę, w którą by chyba nie do końca chcemy. Nie? Mm -hmm. A czy widzicie szanse na jakieś regulacje? Czy w ogóle o tym się myśli? No bo rozmawiacie z ludźmi, macie przyjaciół, jakby na pewno wiele rzeczy się nie podoba. Z drugiej strony, też nie można odmówić e, krajowi Islandii rozwoju, e, zarobków, jeśli chodzi o turystykę i to tak dalej. Tak dalej. To mimo. jest problem tak. wielu krajów. Silanka. Dokładnie, Islandia to nie Gruzja. jest. Tak, szczególnie mniejszych. Tak, szczególnie tam, e... gdzie są biedni ludzie. Nie? Tam, gdzie A, tak. są biedni ludzie, trochę... którzy chcą zarabiać i jakby tak. mają do tego prawo, żeby zarobić i żyć godnie. E, czy Państwo rządzący myślą o jakichś regulacjach, czy w ogóle myśli się o takich rzeczach? E, Myślę te. te, 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 te. Ale Islandia jakby reaguje na to, czyli jeszcze tam niedawno na Islandii można było się rozbijać na dziko, ale ponieważ turyści zostawiali za dużo y, y, śmieci po sobie, no to teraz jest, y, y, jest, y, jest zakaz i mocno tego pilnują. Na każdej, na każdej atrakcji turystycznej jest zakaz latania dronami, no, 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 ale, wow. ale w interiorze nie, natomiast niestety tam jak ktoś chce tam... Ale no też tak, taki tłok był dronowy? No, tak, latanie nad ludźmi, nie? No, no, sam znalazłem drona w rzece. No, 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 no wówczasne więc, więc tu, złoto. Tu, tutaj jest problem, tak. A no i standard się prosi, nie? Żeby, żeby, żeby tam dronować. No i oczywiście można. W sensie gdzieś tam, jak się dalej wiedzie winter i tak dalej. To, to cały czas można. Swoją drogą zawsze jak następuje erupcja wulkanu to tych sklepu, sklepów z dronami nie jest dużo, więc znikają zaraz drony ze, 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 ze sklepów i nie, może, nie można ich dostać. E, więc stara się robić takie, takie ograniczenia właśnie dla, dla turystów. Jednocześnie Jak... Islandia jest takim krajem, który nie bardzo ci zakaże dużo rzeczy. Raczej będziesz mogła zrobić wszystko i na twoje własne ryzyko, i na twoją własną odpowiedzialność. Czyli Islandia twierdzi, że jeżeli chcesz, no to sobie idź. Tylko z... Tak, oni postawią tabliczkę Raczej czasami, czasem taki sznureczek, nie wchodź tam, a czy tam wejdziesz, no to to już jest twoja sprawa, chociaż jest taka gru, grupa, głupie rzeczy, które ludzie robią na Islandii, tam zazwyczaj jest właśnie coś, zdjęcia ludzi, którzy właśnie idą, przechodzą przez te czy barierki. czy są kary za to, czy to jest po prostu zaufanie do ludzi, że tego nie zrobią? Nie, nie ma, nie, nie ma kar. Natomiast też jest tak, że analizują każdy wypadek, więc jeżeli na jakimś szlaku, na jakiejś mhm. trasie ktoś na przykład spadnie albo się zabije, no to zaraz myślą tam jak zrobić jakąś barierkę, mostek czy, czy cokolwiek, żeby uchronić przed tymi rzeczami. Ale właśnie no, mają też taki, taką filozofię, ta, taką filozofię mhm. że... Y, Mimo, że Islandia właściwie jest cała prywatna, w jakimś tam jeszcze tam za czasów tam wikingów rozparcelowane dawno były te, 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 te ziemie, to nie zakazuje wstępu na cuda natury. Jakby nie masz prawa otworzyć budki z biletami, żeby sobie wejść na jakiś tam wodospad czy, czy, czy wulkan. Mimo, że na przykład w, erupcja wulkanów była na prywatnej ziemi jakiegoś tam farmera. I, I co te zrobić te tereny, po których my wędrujemy, to też są tak, prywatne tereny, nie? Też są prywatne, ale jakby nie, nie ma takiej... Mhm. Takie parkingi stają się płatne, gdzieś tam jakieś aplikacje za, za to zaczynają zaczyna wchodzić, więc, więc to zaczyna działać. Natomiast tutaj, no. Hmm. Zastanawiam się, doszły do mnie jakieś głosy, żeby starać się ograniczyć jakąś liczbę samochodów chyba na Islandii czy jakieś tego typu ograniczenia, które powodują właśnie takie ten turystyczny taki chaos, zwłaszcza zwłaszcza w sezonie, zwłaszcza, że jakby też Islandia jest takim sezonowym mhm. krajem, gdzie ten ruch jest widoczny właśnie w tych letnich okresach. Okej, okay, czyli tak jak mówicie, raczej reakcje na wydarzenia, które się dzieją niż zawczasu planowanie tak, tak. jakaś, nie wiem, polityka turystyczna. Tak, tak. Chociaż oczywiście Islandia jest frikiem, jeśli chodzi o ekologię, mhm. no też mają, ale też mają naturalne swoje geotermalne źródła, cała energia na Islandii jest z, 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 z energii odnawialnej. I w ogóle od, zapytać, czy tą wodę można pić, to obrazić i stąd czeka, bo to, każda woda jest pitna, no chyba, że ona bulgocze przed wami albo ma dziwny zapach, to wtedy nie. No, łatwo, <laughs> łatwo rozpoznać wodę, która, która nie jest do picia, ale tak starają się monitorować tam normy jakiegoś tam pyłu i czy zanieczyszczeń są bardzo mocno wyśrubowane i, i mocno to kontrolują. Ja pamiętam też, jakby parę lat temu, już zaczęło się mówić na, na Islandii, że tam pył z opon albo yy, te drobinki z opon z kolcami i, i tak dalej są, zaczynają być problemem. I mimo, że Islandia jest takim niewielkim krajem, to zaczynają jakby szybko reagować i wprowadzać yy, rozwiązania. I ponieważ jest to taki mały kraj, to te rozwiązania czy blokady od razu, od razu widać, więc to jest też ciekawy taki kraj do obserwowania i do, do patrzenia, jak, jak te eksperymenty im się prowadzą, bo nie ma wprowadzenia regulacji w wielkich Stanach czy, 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 czy w Chinach, zanim zanim powstanie reakcja, no, no, no to wymaga dużo czasu. A Ale tutaj, to zresztą to nawet jednak... Islandia jest tutaj pionierem, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, który jest wytwarzany w procesach geotermalnych, bo wpuszczają go z powrotem do ziemi i powstaje tak zwane złotogłupców. Albo sztuczne diamenty, tak? Bo powstają nowe skały, które pod wpływem tego dwutlenku węgla, który jest wpuszczany z powrotem do Ziemi, po prostu powstają zupełnie nowe wynalazki skalne. Więc zero emisji do powietrza i pod tym kątem jest pionierem. No więc fajnie jest obserwować Islandię pod tym kątem, co tam wprowadziła, jak, jak, jak sobie próbuje radzić, nie? I to, że, pamiętam, jak mówiliście, że jest to kraj, który nie ma problemów z wodą, który ma wręcz za dużo wody, co tak. patrząc na skalę globalną jest tak. ewenementem tak, również. Tak, to Zawsze sobie mogą rozpuścić trochę wody z, z owca, więc. A wojny o wodę nadchodzą, ale to już osobny podcast i dajmy temu chwilę, także ze także spokojem. to dziękujemy wam bardzo za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. No i co? Jedźcie na Islandię. No oczywiście. Tak, ale nim skończymy, jeszcze dwie informacje. Pierwsza jest taka, że ta rozmowa emitowana jest dzień przed spotkaniem z Wami w Klubie o Traders, więc ci, którzy mogą dołączyć osobiście, to zapraszamy. zapraszamy tak. 18 kwietnia, godzina 19. Będzie więcej innych, nowych, ciekawych historii. I będzie dużo ładnych obrazków. Bardzo ładnie. Tak. A druga kwestia jest taka dla tych, którzy nie mogą dołączyć osobiście, mogą dołączyć wirtualnie. Na pewno będzie nagranie dostępne dla naszych patronek i patronów. Być może będzie stream. Mówię być może, bo cały czas się tego uczymy. Będzie też nowa załoga to produkowała ucząca się, Ekstra. także. <grymianie> także... Nie, nie, <grymianie> może być bez dźwięku. <grymianie> Eksperyment. Dokładnie. Ale jak włączycie sobie tylko wizual i ten podcast, to też Wam się to tak jakoś sklei. No także także zachęcamy. Wszelkie informacje znajdziecie u nas na stronie. My jeszcze razem bardzo serdecznie dziękujemy. 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 I wpadajcie chętnie, pogadamy z Wami o Islandii. Dokładnie. A naszymi dzisiejszymi gośćmi byli Moinka Krauza, zwana Guzikiem. Cześć. Hej. Dzięki i Maciej Budzik. Dzięki serdecznie. A już na sam koniec. Bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię i dziękuję: Przemkowi Szłajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczekowi, Urszuli Zinserling, Jakubowi Wiącekowi, Tomaszowi Terleckiemu, Małgorzacie Romanowskiej. Marcinowi Stępieniowi, Marzenie Kacprowicz i Magdalenie Slijipcjowie. Bardzo dziękujemy Wam i wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zadecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie i do usłyszenia za tydzień.